Kwiecień to czas podsumowań również u strażaków. Zdaniem strażaków, na terenie powiatu znaczące zagrożenie występuje na naszych drogach. Przez teren powiatu suwalskiego rocznie przejeżdża 3 miliony tirów i samochodów osobowych oraz kilkadziesiąt tysięcy autobusów w ramach ruchu tranzytowego. Ten wynik podnosi dodatkowo ruch lokalny. Strażacy w średnio co 7 godzin byli zawiadamiani o powstałych zagrożeniach. Łącznie na terenie powiatu suwalskiego w 2019 roku powstało 7775 zdarzeń, z których 372 to pożary, 686 miejscowe zagrożenia i aż 117 alarmów fałszywych. 96% pożarów zaliczono do kategorii małych. W rocznej statystyce znalazły się 133 pożary obiektów mieszkalnych, 94 pożary nieużytków rolnych, 46 pożarów wiat i kontenerów śmietnikowych. Główną przyczyną ubiegłorocznych pożarów były urządzenia grzewcze. Aż 96 takich zdarzeń, na drugim miejscu 86 zapruszeń ognia i 73 podpalenia. W pożarach nie obyło się bez ofiar. Zginęła jedna osoba, 13 osób zostało rannych. Na drogach powstały 184 zdarzenia, w których zginęły 4 osoby, a 115 doznało obrażeń ciała. Do najpoważniejszych zdarzeń doszło w Jemielistem. Spłonął tam budynek mieszkalny. W marcu ubiegłego roku doszło do zawalenia się budynku w Suwałkach przy ulicy Zarzecze. Doszło tam do wybuchu. W lipcu na obwodnicy Suwałk zginął pracownik Budimexu, drugi został ranny. W Suwałkach najwięcej pożarów, 12, odnotowano na ulicy Kościuszki, 10 na Sejneńskiej. Wśród gmin najwięcej zdarzeń jest w Suwałkach, Filipowie, Raczkach i Szypliszkach. Najmniej zdarzeń odnotowano w Rudce Tartak.